Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ćupaka. Link w opisie. Dany jest trójkąt równoramienny ABC, w którym AC równa się BC. Ponadto wiadomo, że A ma współrzędne minus 2 i 4, B ma współrzędne 6 i minus 2. Wierzchołek C należy do osi OY. Obliż współrzędne wierzchołka C. Przygotowałem taki rysunek pomocniczy. Zaznaczyłem oś X, oś Y. Punkt A ma współrzędne minus 2 i 4, czyli mniej więcej gdzieś tutaj. Punkt B ma współrzędne 6 na X, minus 2 na Y, czyli gdzieś tutaj. I zobaczmy, wiemy, że wierzchołek C należy do osi OY, czyli leży gdzieś tutaj na osi OY. I wiemy, że ten trójkąt jest równoramienny, czyli że AC równa się BC. No to na moje oko roboczo C zaznaczam gdzieś tutaj. Tu niech będzie nasze C. Na razie co my wiemy o współrzędnej punktu C? Wiemy, że pierwsza współrzędna x-owa jest 0, bo to się znajduje gdzieś na osi Y, czyli na x mamy 0. No i jakaś druga współrzędna Y, której jeszcze nie znamy, a którą chcemy znaleźć, bo to się rozchodzi w tym zadaniu. No i istotne jest, że AC równa się BC. AC równa się BC, czyli ten odcinek równa się temu odcinkowi. Jak tego dokonać? Po prostu zapiszmy AC równa się BC i teraz tak, musimy policzyć długość odcinka AC i przyrównać do długości odcinka BC. Co to jest długość odcinka AC? No to wzór na długość odcinka znamy, przynajmniej powinniśmy znać. Jest ten wzór w tablicy, liczymy go w następujący sposób. Bierzemy współrzędną x-ową punktu C, odejmujemy od niej współrzędną x-ową punktu A. Czyli będzie 0 minus minus 2, czyli 0 plus 2 do kwadratu, dodać i to samo z y-kami robimy. Y minus współrzędna y-owa punktu A, czyli minus 4 do kwadratu. I to ma się równać i analogicznie robimy w przypadku punktu odcinka BC. No to co, bierzemy teraz sobie na przykład od 6 0 albo od 0 6, nie ma znaczenia. 0 minus 6 do kwadratu, to minus 100, dodać y minus minus 2. Y minus minus 2 to jest y plus 2 do kwadratu. Czyli będziemy mieli, tutaj będziemy mieli tak, pod w nawiasem 2 do kwadratu 4, dodać y minus 4 do kwadratu, czyli y kwadrat minus 2ab, czyli 8y plus 16, tutaj pod pierwiastkiem, równa się, tu będziemy mieli pod pierwiastkiem 36, minus 6 do kwadratu, dodać y kwadrat plus 2ab, czyli plus 4y plus 4. Podnosimy stronami do kwadratu i mamy y kwadrat minus 8y plus 20, uporządkowałem to, a tutaj mamy y kwadrat plus 4y plus 40. Y i kwadrat się skracają, redukują i mamy minus 8y plus 20, to jest 4y plus 40. Y na prawo, liczby na lewo, czyli 20 odjąć 40, to się równa 4y plus 8y, czyli minus 20 to jest 12y. Dzielimy sobie przez 12, czyli y to jest minus 20 dwunastych, dzielę górę i dół przez 4, czyli mamy minus 5 trzecich, czyli y to jest minus 1 i 2 trzecie. Zatem punkt C ma współrzędne 0 i minus 1 i 2 trzecie. To jest odpowiedź do zadania.